zdrowej sprawie oraz z uzasadnieniem do projektu wyżej wymienionej uchwały i projektem aktu założycielskiego Zespołu Szkół Poświętych. Organ prowadzący szkołę podnosi, co następuje. Punkt pierwszy. Proponowane do połączenia szkoły od lat funkcjonują w jednym budynku. Dwa. Zasadność projektowanej zmiany wiąże się z koniecznością zmiany w zarządzaniu szkołami, które po połączeniu będą działać pod kierownictwem dyrektora zespołu. 3. W przewidywanych rezultatach połączenia szkół organ prowadzący wskazał m.in. racjonalizację zatrudnienia, efektywne wykorzystanie bazy lokalowej i wyposażenia szkół, obniżenie kosztów zarządzania poszczególnymi szkołami. 4. Uzyskana wskutek połączenia szkół ciągłość procesu dydaktycznego przy jednoczesnym zachowaniu odrębności programowej będzie korzystna dla uczniów i może pozytywnie wpłynąć na wyniki nauczania. 5. Połączenie szkół gwarantuje, iż rodzice uczniów przez dłuższy czas będą w kontakcie z jedną szkołą, co wzmocni udział i wpływ rodziców na życie szkoły. Wniosek wraz z załączoną dokumentacją został poddany analizie formalnej i merytorycznej. W wyniku analizy uchwały nr 5/23/2014 Rady Gminy Poświęty z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Poświętym, dodatkowych informacji przesłanych przez wójta gminy Poświętne, w tym uchwał Rad Pedagogicznych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Poświętne wraz z uzasadnieniem zawierającym negatywną opinię dotyczącą aktu założycielskiego Zespołu Szkół Poświętnych oraz dokonanej w dniu 20 marca 2015 roku wizji lokalnej Szkoły Podstawowej imieniem porucznika Stanisława Lecha w Poświętym przy ulicy Szkolnej bez numeru gimnazjum imieniem pierwszego pułku lotnictwa myśliwskiego Warszawa w Poświętym przy ulicy Szkolnej bez numeru. Stwierdzono, że działania podejmowane przez organ prowadzący szkołę są zgodne z zapisami artykułu 62 ustawy o systemie oświaty. Szkoła podstawowa i gimnazjum Poświętym znajdują się w jednym budynku, ale są usytuowane na oddzielnych kondygnacjach. Szkoły posiadają oddzielne sale lekcyjne, wejście, szatnie, korytarze i zaplecze szkolne, pokoje nauczycielskie, pokoje pracownicze, sekretariaty i toalety. Budynek szkoły podzielany jest na kolejnych piętrach metalowymi drzwiami z kratą. Jednocześnie uczniowie obu szkół aktualnie korzystają z części wspólnych, to jest biblioteki, sali gimnastycznej, kuchni, jadalni oraz terenu przy szkole. Budynek szkoły wraz z placem zabaw i boiskiem jest ogrodzony. Przy wejściu do budynku znajduje się portiernia. Baza szkoły oraz oferta edukacyjna nie stwarzają zagrożenia, iż w chwili połączenia dojdzie do pogorszenia warunków nauki i opieki. Ze zgromadzonej dokumentacji oraz wizji lokalnej wynika, że wspólna część budynku jest wykorzystywana dotychczas przez obie szkoły. Dowodzi to, że uczniowie i rodzice od lat zgodnie współtworzą środowisko szkolne. Obie szkoły zapewniają swoim uczniom poczucie bezpieczeństwa, wobec powyższego nie ma podstaw, aby twierdzić, iż po formalnym połączeniu zmniejszy się poczucie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Ponadto zgodnie z linią orzecznictwa wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 kwietnia 2014 roku sygnatura IOSK 105/14 zgodnie z artykułem 62 ust. 5b ustawy o systemie oświaty kurator oświaty wydając opinię w przedmiocie połączenia szkół w zespół przedstawia swoje merytoryczne stanowisko co do samego zamiaru połączenia szkół w zespół i w tym zakresie motywy jego opinii muszą odnieść się do aktualnej w sprawie sytuacji łączenia szkół. Nie mogą opierać się na ogólnikowych ocenach. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty opiniuję jak na wstępie. Proszę bardzo, czy ktoś chciałby zabrać głos? Po pierwsze chciałam zauważyć, że wybrał Pan tylko niektóre dokumenty, które Państwu sprzyjają. Nie, za to, nie przytoczył Pan opinii rodziców, Rady Rodziców. Ja pytam Państwa radnych, czy mają coś do powiedzenia. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, spotkaliśmy się niespełna dwa miesiące temu na tej sali odnośnie uchwały dotyczącej połączenia zespołów szkół. Powyższa uchwała wraz z uzasadnieniem i projektem aktu założycielskiego zespołu została zgłoszona, jak to Pan Wójt określił, przesłana do kuratora oświaty. Pan kurator oświaty po zapoznaniu się z opinią Rady, ponieważ Rada jest władna, można powiedzieć, temu, musiał zaopiniować ją pozytywnie. Dlatego też
tutaj nie ma przeciwwskazań kurator oświaty, żeby coś takiego, powiedzmy, miał zmienić bądź znieść. Tutaj pani koleżanka zauważyła, połączenie szkół gwarantuje, że rodzice uczniów przez dłuższy czas będą w kontekście z jedną szkołą. Do tej pory też to samo było i nikomu nic nie stało. Tutaj pan wnioskodawca, to znaczy tutaj urząd, gmina, przedstawia, że organ prowadzący wskazał m.in. racjonalizację zatrudnienia. Więc tutaj się wniosek nasuwa jeden i sam. Efektywne wykorzystanie bazy lokalowej i wyposażenia szkół. Obniżenie kosztów zarządzania poszczególnymi szkołami. Jak do dnia dzisiejszego, tutaj czytałem przede wszystkim tutaj sprawozdanie przewodniczących poszczególnych komisji. Jakoś kolega przewodniczący Komisji Oświaty stwierdził tylko, że odbyła się jedna międzysesyjna komisja. Nie stwierdził nic w swoim sprawozdaniu, co było przedmiotem dyskusji, kto zabierał głos, jakie były, powiedzmy, argumenty, jakie były zaopiniowane, jaka była opinia przede wszystkim Komisji Oświaty na ten temat. Do dnia dzisiejszego takiej informacji jako takiej nie mam. Natomiast też odrębność będzie przy jednoczesnym zachowaniu odrębności programowej. Będzie korzystna dla uczniów i może pozytywnie wpłynąć na nauki, na wyniki nauczania. Uważam, że gimnazjum nasze od paru lat przyciąga bardzo dużo chętnych. Z tego co wiadomo, też mieszkańcy, uczniowie z Turza jeździli sobie do Stanisława. W tej chwili jest pęd odwrotny i można w ten sposób zrobić. Do dnia dzisiejszego nie uzyskałem żadnej informacji. Natomiast czynnik społeczny tutaj się w tym kierunku nie liczy. Nie liczy się podjęta inicjatywa przez Radę Rodziców, przez grono pedagogiczne. Tutaj nawet uzasadnienia w tym kierunku nie ma. Tak jak tutaj pani Pasnar zauważyła, w tym kierunku tylko się robi to, że przedstawia się wygodne dla siebie uzasadnienia. Natomiast nie przedstawiło się żadnej opinii Rady, żadnej opinii rodziców, tak gimnazjum, jak szkoły podstawowej. Natomiast jeśli mam zwrócić jeszcze uwagę panu przewodniczącemu, w czasie dyskusji, zgodnie ze statutem, ma pan prawo i obowiązek wręcz udzielać głosu uczestnikom w całym spotkaniu. Mam prawo, ale nie obowiązek. A może odpowiem tutaj na to pytanie pani także. Także nie były przedstawiane tylko dokumenty pana wójta. Może zacytuję, w tym uchwał Rad Pedagogicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Poświętym wraz z uzasadnieniem zawierających negatywną opinię dotyczącą aktu założycielskiego zespołu szkół. Także dokumentacja była przesłana cała, proszę pana. Jeszcze chciałam powiedzieć, że to nie jest tak, jak pan interpretuje te przepisy, że kurator musi zaopiniować pozytywnie. Kurator ma swobodną wolę co do tego, czy zaopiniuje pozytywnie, czy też nie uwzględni tego zamiaru połączenia szkół. Rozumiem w tym kierunku, jeszcze jeśli mogę, jestem przy głosie, że następnym punktem, bo się nie liczy po prostu czynnik ludzki, czynnik społeczny, w tym kierunku, jeśli Rada zaopiniuje zamknięcie dwóch szkół i przewodniczący i powiedzmy kuratorium wyrazi na to zgodę, to bez udziału praktycznie społeczeństwa szkoły zamykamy. Ja dodaję proszę państwa, panie przewodniczący, Wysoka Rado, no ja tutaj z przykrością stwierdzam, że tutaj pan radny usiłuje wprowadzić zamęt i chce niby swoją wiedzą pokazać, że my tutaj działamy sprzecznie z prawem, ale no niestety pan się tutaj myli akurat w tej temacie, bo tutaj tak jak pani adwokat wspomniała, że oczywiście kurator nie ma obowiązku dać opinii pozytywnej, dlatego badał kurator to wnikliwie, bo była nawet wizja lokalna. Ja w tej wizji uczestniczyłem i byli to nie byli przypadkowi ludzie, bo były to osoby, które zajmują się sprawami dydaktycznymi, prawda, bo my jesteśmy tylko jako organ prowadzący od spraw administracyjnych, nam wara jest od spraw dydaktycznych, bo my na tym się nie musimy znać. Od tego właśnie jest
są dwa organy sprawujące nadzór nad szkołami. Jest organ prowadzący, czyli samorząd, i jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny, czyli mazowiecki kurator oświaty. To byli ludzie kompetentni w tej kwestii i to udali opinię. I my nie mamy prawa nawet tej opinii podważać. Wszystkie dokumenty były przesłane, a podejmując uchwałę o utworzeniu zespołu, Rada Gminy nie ma tylko obowiązek wziąć pod uwagę opinię mazowieckiego kuratora oświaty. Oczywiście opinia rad pedagogicznych jest tylko wymogiem formalnym i to zostało spełnione, bo gdybyśmy nie przesłali projektu uchwały i tego projektu aktu założycielskiego radom pedagogicznym Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, to oczywiście mazowiecki kurator oświaty tutaj w tej kwestii dałby tą opinię negatywną, ale tu jest opinia pozytywna, jest mocne uzasadnienie mazowieckiego kuratora oświaty, a to, że efekty będą, jest dopiero początek kadencji. I dopiero będziecie Państwo nas rozliczać za 3,5 roku, tak? I wtedy będziecie mieli prawo powiedzieć, a bo jest tak, czy jest inaczej. Ja wiem, że będzie lepiej i dlatego jest nasza determinacja o utworzeniu zespołu. Państwo mówicie, tutaj nawet sam Pan Radny wypisuje w gazetach, że niby się nic nie robi, że jest zastój. Oczywiście nam są potrzebne środki, nam są potrzebne pieniądze, bo ludzie oczekują również innych inwestycji, a tu w tej materii poziom nauczania się nie pogorszy. Mam nadzieję, że się poprawi, więc oszczędności jakieś w przyszłości będą, więc te oszczędności będziemy starali się przeznaczyć na inne ważne, potrzebne zadania dla gminy. Dziękuję bardzo. Ja chciałam swoje zaniepokojenie wyrazić. Dziękuję panie burmistrzu. Dziwnie podejrzane jest to, że podczas wizji lokalnej kuratora. Proszę panią, proszę nie przerywać nam obrad. A żaden rodziców nie uczestniczył. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzi pani podejrzanego w tym? Proszę panią, nie udzieliłem pani głosu. Bo pan mi nigdy nie udziela głosu. Udzielałem pani głosu, w tej chwili pani nie udzieliłem. Przepraszam, panie przewodniczący, czy ja mogę zabrać głos odnośnie, jeżeli pani... Będą wolne wnioski, wtedy państwu będę udzielał głosu. W tej chwili jest posiedzenie Rady Gminy, radni mogą zabierać głos. Proszę bardzo, panie radny. Rozumiem, ale chciałabym powiedzieć, że to jest bardzo ważna kwestia przed zatwierdzeniem decyzji, bo dotyczy to budżetu na 2015-2017 rok odnośnie kwot. Proszę panią, nie udzieliłem pani głosu. Proszę panie radny. A dlaczego pan mi nie udzielił głosu, skoro mam fakty? Bo to jest posiedzenie Rady Gminy, a nie zebranie wiejskie. Proszę pana, Rady Gminy to... Ja powiem tak, proszę... Proszę bardzo, panie radny, czy pan chce zabrać głos? Proszę bardzo. Panie wójcie, mam tutaj pytanie, ponieważ no, racjonalizacja zatrudnienia, ja nie wiem, jak to głęboko jest zrozumiane. Chciałbym, żeby przynajmniej w tym kierunku pan się odniósł. Powiedzmy, bo racjonalizacja zatrudnienia, wiem, że są dwa sekretariaty, będzie jeden. Czy wiąże się to z oszczędnościami tego typu? Pan nie chce podać tych kosztów, ponieważ być może, że są związane z, po prostu ze zwolnieniami pracowników. I o to się boję, ponieważ przed wyborami w gazetce, jak pan wójt ładnie określił, 250 miejsc pracy będzie zapewnione dla gminy. Jakoś zobaczymy, poczekam, zobaczę. Mam na ten temat w dalszej części też pytanie do pana wójta, ale w tym kierunku chciałbym, żeby pan się wójt odniósł. Racjonalizacja zatrudnienia i ewentualnie te koszty, no bo te koszty, po to państwo to robią, żeby te koszty, chyba wiedzą państwo, jakie będą zmniejszone koszty, czy właśnie tym racjonalnym zatrudnieniem, czy będą nauczyciele zwalniani, albo po prostu obsługa szkoły, tak pod szkoły podstawowej, tak jak szkoły gimnazjum. Dziękuję. Szanowni Państwo, dziękuję Panie Przewodniczący. Trochę mnie to rozśmieszyło. Szanowni Państwo, no, metro w szkole, jeżeli chodzi o obsługę, to metro w szkole, o ile wiem, się nie zmniejszy, ani się nie zwiększy. To zatrudnienie, tam znowu przepisy prawa, które określają, ile dana, na przykład, daję przykładowo, sprzątaczka ma teren i ile sprzątaczek powinno być na szkołę.
według metraża. I tutaj niestety, ale nic mi nie możemy zrobić. Szanowni Państwo, jeszcze raz tłumaczę. Strony edukacyjnej my w ogóle nie dotykamy. Jeszcze raz tłumaczę. Nie interesuje mnie strona edukacyjna. W tym momencie oczywiście. Bo my tutaj wprowadzamy reformę, można powiedzieć, małą reformę strony administracyjnej. I jak już tak Państwo się upieracie, to ja to pokażę na sobie. Proszę Państwa, ja jestem gimnazjum. Masiu, podejdź tutaj do mnie. On jest mniejszy. To będzie podstawówka, nie? Teraz tak, to dyrektor gimnazjum, to jest dyrektor szkoły podstawowej. Proszę Państwa, my robimy tylko tak. Tutaj, widzicie Państwo? Tak, przede mną. I mamy tak. Mamy dyrektora głównego, który czuwa nad całością, czuwa i ma zastępcę. I nam chodzi o to, żeby jeden czuwał nad całością i nie było żadnych zgrzytów i innych rzeczy. O to chodzi, dziękuję. Liczby, a nie ja liczby. Dziękuję. A tu mamy liczby. A tu dziękuję mamy liczby. Bardzo. Ja powiem czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zrobić? Proszę bardzo, panie radny. A łącznie w podstawówce i gimnazjum przywołuję do porządku po raz drugi. Na kawę, jeszcze raz na okulary, i będę prosił Panią o opuszczenie sali. Proszę bardzo, przerywa Pani na sesję. Mam fakty. Proszę Pani, proszę o spokój. Proszę Panie radny. Państwo, jeżeli oszczędność, ja tu nie do końca zawsze, wszyscy tu się rzucili, że będą wielkie oszczędności. Ja do końca nie mówię tu o wielkich oszczędnościach. Na pewno jakieś tam będą i to na pewno w latach się okaże jak nic. Tylko jeżeli będzie to patronem pod jedną ręką, na pewno to administracyjnie będzie lepiej. Proszę Państwa, ja się na tym znam. Ja tu zdjąłem zęby na tym. I na pewno jedna osoba zarządzająca i będzie miała zastępcę, oczywiście, i to się zgadza, tutaj z jedną rzeczą, że na przykład prawdopodobnie jedna sekretarka może być zwolniona. Ja tego nie twierdzę. Tak może być. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja bym tu chciał jeszcze uzupełnić tutaj, bo są jakieś wątpliwości, czy będą zwolnienia, czy nie będą. Racjonalizacja zatrudnienia nie oznacza zwolnień, ale może oznaczać, że nie będzie potrzeba zatrudniania nowych nauczycieli. Nowych nauczycieli na kilka godzin, bo mało jest, są przedmioty, gdzie załóżmy jedna klasa ma jedną godzinę, dwie godziny, prawda? Jakieś załóżmy, tak jak w gimnazjum, fizyka czy chemia. I prawda, czy jakiś inny przedmiot, który jest również nauczany w szkole podstawowej i tak jak do tej pory, to nauczyciel ten, przepraszam, dyrektor szkoły podstawowej czy dyrektor gimnazjum, oni zatrudniali sobie każdy na własną rękę, na kilka godzin nauczycieli i to później powodowało, że ci nauczyciele w ciągu roku nie wypracowywali tej tak zwanej średniej, tak? I później musieliśmy na koniec stycznia wypłacać nauczycielom dodatkowe środki, tak? Bo to no jest taki przepis, prawda? I tutaj chodzi właśnie o tą racjonalizację, że jeden dyrektor będzie musiał wtedy zabezpieczyć nauczanie tych godzin zarówno w szkole podstawowej, jak i w gimnazjum, prawda? I ten jeden nauczyciel zamiast mieć załóżmy 8 godzin, to będzie miał załóżmy 16, tak? Już będzie miał prawie cały etat, już będzie miał te godziny wypracowane. Nauczyciele nie będą musieli jeździć, uzupełniać etatów po innych szkołach. Tutaj to o to chodzi właśnie. I to na tym właśnie będzie polegała ta racjonalizacja zatrudnienia. Ale to my też w to nie ingerujemy, bo po tej uchwale będzie ogłoszony konkurs, będzie dyrektor szkoły, dyrektor zespołu i to jego zadaniem będzie racjonalizacja. My tutaj nic nie będziemy mogli tutaj dyrektorowi narzucić. On będzie od tego. I proszę Państwa, to co powiedziałem na Komisji Oświaty, to
którzy również dzisiaj, w tej chwili tutaj na tej sesji, że nam jako organowi prowadzącemu zależy na tym, żeby był bardzo dobry dyrektor, bo wtedy my mamy mniej kłopotów, a myślę, że dyrektorowi również zależy na tym, będzie zależało, żeby mieć jak najlepszych pracowników na nauczycieli, bo to jest podstawa. No nikt nie chce mieć pan radny też tutaj prowadzi firmę i pan też chyba chce mieć dobrych pracowników, tak? Nikt nie chce mieć złych pracowników. To jest normalne, naturalna rzecz i do tego zmierzamy właśnie. Dziękuję bardzo. Ale dla pana dobry pracownik nie dziękuję da się bardzo. Być dobry. A dlaczego zamykać? Dlaczego pani pokazuje, że zamykać? Chciałbym zabrać jeszcze głos. To jest chyba niekulturalne z pani strony, skoro pani pokazuje, że zamykać pod nosem. Proszę bardzo, panie radny. Tak? Ludzie stoją. Dokładnie. No. Bardzo kulturalnie. Proszę o spokój. Jeśli mogę, chciałbym jednak i to nalegam wręcz, żeby się wypowiedział pan przewodniczący oświaty w tym kierunku. Było nie było, to jest wybierane przez społeczeństwo i też pan przewodniczący w tym kierunku pragnął, żeby zabrał głos, co było na oświacie, jakie były stanowiska i tak dalej. To jest pierwsze. Druga część, tutaj jeśli chodzi jeszcze o budżet, tutaj mam prośbę do pani skarbnik, żeby się wypowiedziała, ponieważ w budżecie na 2014 rok na 2015 rok jest zaplanowane 342 910 zł pieniążków. Nie wiem, czy to jest na kawę, herbatę, to jest świadczenia usług na rzecz osób fizycznych. Paragraf 3020. Tak, paragraf 3020. Budżecie. To są to jest państwa budżet. Z budżetu na rok, wydatków na rok 2015. W paragrafie świadczenia na rzecz usług osób fizycznych, paragraf 10, przepraszam. W jakim dziale? To jest dział 801, 10, paragraf 320 w budżecie 2014, a w 2015 jako świadczenie innych, tak? Bo już nie pamiętam usług. Łącznie kwoty na gimnazjum, podstawówkę i przedszkole opiewają na 345 tysięcy złotych. Jeżeli ktoś nie wie, to jest przyporządkowane do kawy, herbaty dla nauczycieli. Przepraszam, panie radny, może zajmijmy się tym tematem w sprawach bieżących, czy ewentualnie w zapytaniach, interpelacjach, bo to nie jest na temat. W tej chwili nie mamy przed sobą nie mamy budżetu. Przecież dzisiaj będziecie obradować na temat zmian budżetu, to tak. Ja będziecie obradować. No bo mamy przygotowane zmiany w budżecie. No to właśnie, no to budżet ma. Proszę panią, dlaczego pani zabiera głos? Proszę wziąć się pani nie przedstawi. Proszę. Proszę wziąć kserówkę od pana radnego, proszę, to jest budżet z państwa strony, wydrukowany wczoraj wieczorem. Proszę o spokój. Nie udzielimy państwu głosu. Proszę panie. Ja chciałem ustosunkować się do tego, co powiedział pan radny Niżnik. Przepraszam, pan kolega Niżnik, jak chciałem się chwilą. Bardzo mi miło z tego tytułu. Bałem się, że dzisiaj pan o mnie zapomni, ale miło, że pan o mnie pamięta. To, co działo się na Komisji Oświaty, o czym rozmawialiśmy, myślałem, że zostało panu przekazane. Przecież tam było kilka osób, które pańscy lubią. No to bezczelność jest w ogóle. Tak stwierdzić. Proszę pana, ja jestem człowiekiem tylko mojego męża. Czy pan ja czy nie człowiekiem jest pan radny w takim razie? Proszę panie radny. Chciałbym w takim razie, jeśli pan przewodniczący pozwoli, odnośnie tego budżetu, bo tutaj są oszczędności właśnie. I tu do tego zmierzamy, do tej uchwały o połączeniu szkół. Więc tu są wyraźne oszczędności, jeśli ich nie, po prostu nie zna pan mój. Więc bardzo proszę o 5-minutową przerwę w tym dziedzinie. Jeżeli pan się zapoznał, ja pokażę dział, rozdział, dział 801, paragraf 8010. Czy to jest wniosek formalny? Wniosek formalny. Według mnie to jest bardzo ważna sprawa, dotycząca właśnie połączenia szkół. I dodatkowo. Ale oszczędności dodatkowej. Więc oszczędności nie róbmy na naszych dzieciach, a zacznijmy od siebie. Proszę w ten sposób. Pan wniosek formalny. Musimy przegłosować, czy wniosek pana Sylwestra Niżnika o 5-minutową przerwę. Kto jest za tym wnioskiem? To jest po prostu dwie osoby. Kto jest przeciw? Paranoja. To jest śmieszne. Kto się wstrzymał?
to złośliwie powiem, kto jest czyją własnością. 13 głosów przeciw, wniosek został odrzucony. Jeszcze raz przypominam paniom, żeby nie przerywały. Przepraszam. Jeszcze raz i będę zmuszony panią wyprowadzić sam. Po prostu będziecie musiały panią... Nie pani udzieli głosu, to nie będzie pan mnie musiał wyprowadzić. Proszę panią, wygra pani wybory następne, zasiądzie pani przy stole i będzie pani rozmawiała. Bardzo proszę. Jeszcze mam wolność słowa. Będzie punkt dyskusji, już powiedziałem. Będzie pani mogła zabrać kiedy głos, jak pani udzielę. Jak będzie pani grzeczna. Proszę, proszę pani radna. Znaliśmy opinię kuratora oświaty, znamy opinię rodziców w tej sprawie, znamy opinię całego społeczeństwa i każdy ma w głowie decyzję, jaką podjął. Także nasza dyskusja nie ma sensu. Pan wniosek formalny o przerwanie dyskusji. Kto jest za przerwaniem dyskusji na temat uchwały w sprawie utworzenia zespołu szkół poświęconych? Kręci. 13 głosów za. Kto jest przeciw? 2 głosy za. Kto się wstrzymał? Wniosek został przyjęty. Uchwała. Pamiętajcie radni, że jesteście z wyboru ludzi. Czytam uchwałę. Apeluję do was, żebyście głosowali zgodnie. Proszę panią o opuszczenie sali. Ale może nie poprosić. Żebyście proszę panią o opuszczenie sali. Pamiętajcie proszę, o tym. Rodzice podpisali petycję przeciwko uczeniu szkół. Niech pani pozwoli nam pracować normalnie. My pani nie przeszkadzamy. Zostało powiedziane już wszystko. Ja apeluję dziękuję jeszcze raz bardzo. Do radnych, żeby głosowali zgodnie. Czytam uchwałę. Uchwała nr 7, łamane na 38, łamane na 2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 19 maja 2015 roku. W sprawie utworzenia zespołu szkół poświętnych. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera H ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i artykuł 5c, artykuł 62 ust. 1, 3, 5b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty Rada Gminy Poświętne uchwala co następuje. Paragraf 1 ust. 1. Po wydaniu pozytywnej opinii mazowieckiego kuratora oświaty w Warszawie z dniem 1 września 2015 roku tworzy się zespół szkół poświętnych, zwany dalej zespołem. Ustęp 2. Siedziba zespołu znajduje się w Poświętnym przy ulicy Szkolnej. Paragraf 2. Ustęp 1. W skład zespołu wchodzi Szkoła Podstawowa imieniem porucznika Stanisława Lecha w Poświętnym oraz Publiczne Gimnazjum imieniem 1. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Warszawa w Poświętnym. Ustęp 2. Organizację zespołu określa statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Poświętne. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2015 roku. Kto jest z państwa radnych za przyjęciem tej uchwały? Głosowali zgodnie z własnym sumieniem. Racji jesteście przedstawicielami ludzi. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwa głosy się wstrzymały, jeden przeciwny, 12 za. Uchwała została przyjęta. Nawet nie znacie oszczędności, a przegłosowaliście. Przechodzimy do punktu 10. Uchwała w sprawie aktu założycielskiego zespołu szkół poświęconych. Przeczytam uchwałę. Uchwała nr 7 łamane na 39 łamane na 2015 Rady Gminy Poświęte z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie aktu założycielskiego zespołu szkół poświęconych. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera H ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
i artykuł 58 ustęp 1 i 2 i artykuł 62 ustęp 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty Rada Gminy Poświęte stanowi, co następuje. Paragraf 1. Z dniem 1 września 2015 roku zakłada się zespół szkół Poświętne, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa imienia porucznika Stanisława Lecha Poświętne oraz Publiczne Gimnazjum imieniem pierwszego pułku lotnictwa myśliwskiego Warszawa Poświętne. Paragraf 2. Siedziba zespołu znajduje się w Poświętnym przy ulicy Szkolnej. Paragraf 3. Zespół szkół Poświętnym obejmuje obwód szkoły podstawowej imieniem porucznika Stanisława Lecha Poświętnym, to jest miejscowości Choiny, Cygów, Helenów, Jadwiniew, Józefin, Kielczykowizna, Krupki, Górki, Laskowizna, Nowy Cygów, Poświętne, Wola Cygowska, Wola Ręczajska oraz obwód publicznego gimnazjum Poświętnym, to jest miejscowości Choiny, Cygów, Czubajowizna, Dąbrowica, Helenów, Jadwiniew, Józefin, Kielczykowizna, Kolno, Krupki, Górki, Laskowizna, Małków, Międzyleś, Międzypole, Nadbiel, Nowy Cygów, Nowe Ręczaje, Ostrowich, Poświętne, Ręczaje Polskie, Rojków, Stróżki, Turze, Trzcinka, Wola Cygowska, Wola Ręczajska, Wola Dąbrowicka i Zabranica. Luka Dąbrowicka. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Poświętne. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem 1 września 2015 roku. Przechodzimy do głosowania. Kto jest z Państwa radnych za przyjęciem tej uchwały? Głosów za. Kto jest przeciw? 1. Kto się wstrzymał? 2. Się wstrzymał. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu Super Przedszkolaki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.